Szanowni Państwo, przedstawiamy dziś warsawianistyczną pracę Janusza Śpajły, zdjęcie Noc listopadowa z 1946 roku. A przy okazji poświęcimy kilka słów autorowi tej pracy. Fotografia przedstawia pogrążoną we mgle scenę z parku jazdowskiego w tle rzeźba gladiator autorstwa Piusa Welońskiego, znanego rzeźbiarza i malarza. Jednym z najszerzej znanych dzieł welońskiego jest właśnie wspomniana rzeźba z oczywistym napisem: Ave, Cezar, te salutant. A teraz o autorze zdjęcia. W trakcie wojny Śpajło z siostrą Marią działali w podziemiu, a z żoną Ewą krywali w willi Ostoja w Milanówku Janina Winawer, pochodzenia żydowskiego, córka adwokata Władysława M. Winawera. W 1946 roku powstały najbardziej znane fotografie Śpajły dokumentujące zniszczenia Warszawy. Należał więc on do grona osób, które w latach 1945-1948 fotografowały bezmiar zniszczeń stolicy, jak choćby Jan Buchak, Zofia Chomentowska, Stefan Rasalski czy Maria Chrząszczowa. W tymże 1946 roku przygotował wraz z Michałem Włodarkiewiczem i Leonem Sempolińskim katalog wystawy Zbrodnie Niemieckie w Polsce. Po wojnie Sipajło zaangażował się też w organizację Zrzeszenia Fotografów. Brał udział w organizacji Towarzystwa Fotograficznego w 1947 roku. Wkrótce jednak siostra i sam Sipajło znaleźli się w orbicie zainteresowań UB. Ze względu na kontakty i współpracę, mającą swój początek już w czasie wojny, z Henrykiem Józewskim, politykiem, urzędnikiem II RP, piusutczykiem, ministrem spraw zagranicznych, wojewodą Wołyńskim i Łódzkim, a także działaczem niepodległościowym. Wszyscy troje ukrywali się aż do 1953 roku, kiedy zostali schwytani przez UB. Proces Józewskiego i sądzonego wraz z nim rodzeństwa Sipajów odbył się w 1953. Roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Wszyscy zostali skazani na długoletnie więzienie. Janusz Sipajło wyszedł z więzienia z ciężką gruźlicą i wkrótce zmarł. Taka to smutna polska historia. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl To dział Stare Fotografie, Warszawa i okolice, widoki, plany, fotografia artystyczna oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.